Pan z nami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest więcej pytań. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Świętej pamięci ksiądz Piotr Pawłukiewicz, kiedy miałem okazję mieć wykłady w seminarium, zawsze mówił, że jeżeli w Ewangelii pojawia się zdanie zaprawdę, zaprawdę, to znaczy, że Jezus naprawdę chce coś powiedzieć ważnego. Że warto przynajmniej na chwilę zatrzymać się nad tym zdaniem. Dzisiaj w tej Ewangelii pada sakramentalne, można powiedzieć, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Co następuje dalej? Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczynię, bo ja idę do Ojca. Dzisiaj Jezus w tym słowie chcę zwrócić nam uwagę na jedną, ale fundamentalną, zasadniczą rzecz, którą też zaczyna ta Ewangelia. Wierzycie w Boga? Można powiedzieć, że skoro tu jestem, to jakoś wierzę. Jeśli domyślacie się, Jezusowi nie chodzi tylko o to, żeby uznać, że jest Bóg, jako pewien fakt, wiedzę. A już na pewno nie w Ewangelii świętego Jana. U niego nie ma takich słów, które bierze się tak, jak one są napisane, ale one niosą w sobie pewną treść, pewne misterium, pewną tajemnicę, w którą możemy dzisiaj zostać wprowadzeni. Zresztą tu widać w tej Ewangelii, że znacie drogę do Ewangelii. Za chwilę okazuje się, że uczniowie nie wiedzą. Widzicie mojego Ojca. Za chwilę Filip okazuje się, nic nie widzi. A więc to nie jest tylko to, co jest dotykalne zmysłami, ale
ale że jest pewna rzeczywistość, która przekracza moje zmysły, mój sposób percepcji, przyjmowania, patrzenia, spostrzegania. Wierzycie w Boga? Czy raczej wierzycie w to, co On może dać? Wierzysz w Boga? Czy wierzysz, że to, co może On Tobie dać, bo to jest to, co może Ci dać, zapewni Ci szczęście? Jesteś tutaj dla Boga? Czy dla tego, co On może zrobić w moim życiu? Zaryzykować, a jak wiatr przestanie wiać,
A ty zrobisz 10 kroków i zdążysz już się cofnąć. To nie była kałuża. A Izraelici wchodzą. Abraham, który podejmuje tę próbę i mówi: Panie, już jesteśmy prawie u szczytu, weź coś zrób. No ja wiem, że ty tak powiedziałem, co mogę zrozumieć. Abraham zgodził się na to, że zabije syna. Na tym polegało jego zwycięstwo w tej próbie. Nie, że on cały czas próbuje z Panem Bogiem handlować. On przyjął to, że tak trzeba zrobić. On był naprawdę przekonany, że Pan Bóg przychodzi. I że skoro on tego chce, to jest dobre. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo dzisiaj święty Piotr tłumaczy, dlaczego wiara jest tak potrzebna i fundamentalna. Bo my jesteśmy, jak sam mówi Piotr, pierwszy papież, epoka. Piotr, który doskonale wie, co to jest grzech, co to jest słabość, co to jest strach, co to jest bycie nieidealnym, a na pewno nie tak idealnym jak ja, miłowany uczeń. Piotr doskonale sobie zdaje sprawę, że nie będzie taki jak ja. I jego list, pierwszy list tego Piotra, zachęcam sobie go poczytać, nie jest taki długi, ale jest bardzo piękny. Piotr, który dokonuje się to, o co chodzi w chrześcijaństwie. Piotr, który bał się cierpienia, bał się krzyża i w pierwszym liście prawie co chwilę usłyszycie, co się cierpienie. I pisze: Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczoną, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do przeciwnego swojego świata. Z ciemności do przeciwnego swojego świata. To znaczy, Pan Bóg nie przyszedł po idealnym, po tych, którzy wszystko wiedzą, którym zawsze w życiu wszystko już. Przyszedł i wezwał nas z ciemności. To znaczy, On widzi moją ciemność. I ta ciemność, w której jestem, nie powoduje w nim postawy, że o, to to jest. Ale że ta ciemność przyciąga. Że wchodzi w tę ciemność, by Cię szukać, by Cię wezwać z ciemności do przeciwnego świata. Jak to się wykonuje? To Piotr tłumaczy w kilka zdań w czasie. Przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym na drogę cenę, wy również, uwaga, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świata. Pan, który jest żywym kamieniem i wy jako niby żywe kamienie. Co chcę Piotr powiedzieć? Że to, co jest istotą, to jest to, byś ty był jak niby ten żywy kamień. Nie wiem, czy kiedy widzieliście takie zjawisko, jak jest jakaś taka kamienia. W tym kamieniu jest coś takiego, co nie jest kamieniem, ale już jest tak zrosło na skutek różnych procesów, że stanowi taką jedną całość. Mimo, że strukturę mają różne. I to jest taki niby żywy kamień. Chodzi o to, żebyś ty dzisiaj zapragnął być jednym z Panem, być jak żywy kamień. Przybliżyć się do Niego. Zobaczcie. Jesteście budowani. Nie macie coś zbudować. Jesteście budowani. To znaczy, nie ty masz zbudować swoje życie duchowe, swoje życie codzienne. I
Nie wiemy czasu, dla Ciebie na to, żeby coś zbudować. A tu nie chodzi o to, żeby coś zbudować. Zbudować swoją relację z Panem Bogiem. I próbuję jedne rekolekcje, drugie, trzecie, taka wypowiedź, taka, trzecia. Z tego jest postąd, to stamtąd, to było to hybrydę, które wiadomo, że nic nie działa z tego. Jesteśmy rozczarowani w takim razie. Nic nie ma sensu, bo i tak się nie zmieni, i tak jestem ciągle w tym samym punkcie. Bo kiedy jestem w tym kamieniu żywy, mogę być ułożony przez niego w miejscu, które jest najbardziej odpowiednie, które najbardziej pasuje. Kamień sam siebie nie może położyć. Potrzebuje tego, którego pozwolę, tu pasuje. Tak jest, tak będzie dobrze. Dlatego Ciebie stawia w małżeństwie, nie w kapłaństwie, kogoś w takiej sytuacji, Ciebie w takiej, Ciebie w takiej. I mówi, i ta sytuacja jest dobra. No nie jest dobra, jest czas, nie jest dobrze. Gdzie się czuje? Zmienia na pozycję. Pozwól się dzisiaj budować. I do tego potrzebna jest wiara. Że Pan Bóg wie. Abraham musi zobaczyć i wierzyć, zaufać, że złożenie syna w ofierze po ludzku skrajny idiotyzm, ale że w perspektywie Boga, skoro on do tego zaprasza, musi być dobre. Ja tego nie rozumiem, więc mi się z tym trudno pogodzić. Ale przyjmuję, że Bóg wie lepiej, nawet jeżeli dla mnie to jest absurd. Jak można zabić swoje dziecko? Jak Bóg może tego do mnie chcieć? Zobaczcie, że pierwsze, co demon próbuje w Ewie zabrać Adamowi, to zaufanie do Boga. Nie dam grzechu posłuszeństwa. To jest konsekwencja. Ale demon uderza w to, by dać pierwszym ludziom wątpliwość. Jesteście budowani jako duchowa świątynia, ale po co? By stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych
miły Bogu przez Jezusa Chrystusa. Abraham składa ofiarę. Miriam, matka Jezusa, złożył ofiarę. Tą ofiarą będzie jej wizja, która się już nie wydarzy. I ona doskonale wie, że zgodzić się na zwiastowanie anioła, to jest przekreślić wszystko to, o czym marzyła. Już nie będzie tej cudownej rodziny z Józefem. Kłamstwo, które demon nas zbił, polega na tym, że my oczekujemy, że to tylko Jezus ma złożyć ofiarę, bo my się należy. Co dzisiaj poświęciłeś dla Pana? Co kosztuje Cię Twoja wiara? Czy tylko wierzysz? Bo mi się należy. Dobry mąż, dobra żona, praca, poczucie bezpieczeństwa, zdrowie, łaska uzdrowienia, łaska nawrócenia, to, tamto, tamto, tamto. Jest coś w Twoim życiu, co złożyłeś mi w ofierze. W ogóle myślisz, że sobie jako kapłanie, bo w czasie krzyżu staniesz się kapłanem, nawet cię naznaczono oleju, tym samym, którym moje ręce biskup namaścił. Dokładnie tym samym. Co się liczy? Tylko tobie głowę i ręce głowę. Jesteś kapłanem. A kapłan w Starym Testamencie kojarzy się tylko z jednym składem ofiarą, to niczego więcej nie potrzebne. Powiem wam więcej, w Nowym Testamencie dokładnie tak samo. Jezus niczego nie zmienia. Więcej pokazuje się jako arcykapłana, który co robi? Składa w ofierze. Powiem wam więcej, kogo? Siebie. I teraz święty Piotr, który odkrył to, mówi, no właśnie, no to jest chrześcijaństwo. Kiedy przestaje żyć jako pobożca, mówi, Panie, oddaję Ci. Piotr Abraham oddaje Izaaka. Rezygnuje z niego. Składa ofiarę. I nagle odkrywa coś zdumiewającego. Abrahamie. Józefie. Demon nas niestety jakby straży, a to skuteczne, że jeżeli zrezygnuje ze swoich marzeń, ze swoich pragnień, to zostanę zniszczony. Będę po prostu nieszczęśliwym człowiekiem, jakimś wrakiem po prostu. Jak się zgodzę na coś innego, to mnie to po prostu rozjedzie. Przecież mi się coś należy w życiu. I dlatego święty Piotr mówi, wam za tym, którzy wierzycie, cześć. Tym bohaterów się pozdrawiam. Chwała, cześć Bohaterowi. Wam cześć, którzy wierzycie. A ci, którzy nie wierzą, będą zawsze rozczarowani. Będą zawsze odrzucać skutkami. Zmieni to, to jest niedobre. Jaki to jest Bóg? Dlaczego by tego dopuszczał? Dlaczego moje życie wygląda tak fatalnie? Czy ja bym to urządził lepiej? Czy nie umiem? Ale na pewno bym to zrobił lepiej. Dlaczego nie może się zgodzić na to, czy na tamto? Co takiego złego chcę? Przecież nie proszę go o to, żeby sąsiada w szlak trafił. Proszę tylko to, żeby mi pozwolił jakoś żyć, spełniać marzenia, być dobrym, uczciwym człowiekiem, nie grzeszyć, nie robić tego, tamtego. Dlaczego nie zabierze tego grzechu? Dlaczego nie zabierze czegoś tego? Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę. Znacie drogę. Ja idę tą drogą. Kto chce pójść za mną, albo przyjmie tę drogę, albo musi iść po swojemu, ale ja mu nie pomogę.
Dlatego święty Piotr mówi: ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Nie ma innej drogi. Możesz próbować i usiąść, ale raczej nie znajdziesz. I dlatego walka XIX mówi, uwierzy, że Bóg, nawet jeżeli zaprasza mnie do czegoś absolutnego, do czegoś, na co dzisiaj nie mam ochoty i nie widzę szans na to, by się zrobić. Jeżeli to widzisz, wołaj dzisiaj do Pana. Właśnie to Pan, Pana Eucharystia. Sakrament, który mamy dzisiaj, naprawdę otrzymać coś od niego. Co? Jego samego, jego ciało, które przyjmuje. Jakie to jest ciało? To jest ciało Chrystusa, który się ofiarował, oddał, umarł i zmartwychwstał. Przeszedł przez śmierć. Mówi, byłem tam, widziałem, da się przejść, wchodź. Zgódź się, powiedz mi tak. Tak to wygląda strasznie, ale ja już byłem po drugiej stronie. Wracam do ciebie. Mówię, słuchaj, tu się da przejść. Jest droga. Wygląda to fatalnie, ale zaufaj, pójdź za mną. Byłem i widziałem, znam drogę. I dlatego jestem drogą, prawdą i życia. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Przygotowałem ci już tam miejsce. Jezus jakby pokazuje uczniom, że to, gdzie nastąpi zrealizowanie siebie, ciebie jako ciebie, nastąpi tam, kiedy on wróci i zabierze cię ze sobą. Chyba, że myślisz, że dopiero wtedy, kiedy da ci więcej pieniędzy, naprawdę twoje życie i rozwiąże problemy. Wam za to, którzy wierzycie,